Witam serdecznie. Nie będę bez tego. Słychać mnie? Tak. Dobrze. Mam nadzieję, że gardło mi nie wysiądzie. Udało mi się chwilę popić, więc jest ok. Słuchajcie, moi drodzy, nazywam się Adam Jurkiewicz, jestem wolontariuszem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, która, jak nazwa może mylnie wskazywać, nie zajmuje się systemami innymi niż, tylko zajmuje się wolnym i otwartym oprogramowaniem. Dzięki kolegom z Decamels mam tutaj możliwość być z Wami i opowiedzieć Wam parę słów o tym, co robimy, jak robimy. Mam nadzieję, że dzięki temu choć jedna osoba z Was pochyli się nad tym projektem, no i może coś z tego fajnego wyjdzie, ponieważ jak zwykle cierpimy na standardowy brak ludzi, czyli zawsze każdy nowy, chętny jest mile widziany, dla każdego otwieramy nasze ramiona szeroko i zapraszamy. O czym będę mówił tak dokładniej? No, będę mówił o fundacji, o wolontariuszach i o dwóch głównych projektach. WIO-szkole.org, czyli to, czym ja zajmuję się na co dzień, a więc szkołami oraz swoim. To jest też takiego jak strategie wolnych i otwartych implementacji. Jest to dosyć świeży projekt, który, że tak wyrażę, ujrzał światło dzienne dosyć niedawno i będziemy starali się w tym projekcie, jakby to powiedzieć, nauczać dzieci w szkołach. Jest x szkół wybranych do projektu. Powiem o tym dokładniej w dalszej części. Trochę szybko mi to idzie, no ale cóż. O fundacji. Jest sobie strona internetowa fundacji, organizacja powołana w celu popularyzacji wolnego i otwartego oprogramowania. Skupia pracowników, ponieważ ma pracowników etatowych. Skupia wolontariuszy, takich jak ja, czy moi koledzy. No i cóż, popularyzujemy. Staramy się pokazać wszystkim, tak jak koledzy z Decamels tutaj organizują wieczór z open source, my również staramy się zorganizować, może nie wieczory z open source, tylko spotkania z wolnym i otwartym oprogramowaniem. Staramy się... Komuś nie przeszkadzam przez przypadek gdzieś tam? Okej, dobra, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. W każdym bądź razie staramy się dotrzeć do ludzi z przekazem, że open source istnieje, że jest wolne, otwarte oprogramowanie, którego można używać. Bo teraz tak, koledzy z Decamels powiedzieli mi, że jest jakaś pula nagród przeznaczona na możliwe quizy w prezentacjach. Więc żeby było super, to mamy taki mały quiz. Kto wie, co to za system operacyjny tutaj? Nic, pustka, prawda? Nie, no to jest jeszcze jakaś tam tapetka szara. System nam się pojawia. Żeby nie zanudzać. Daję 15 sekund na odpowiedź. Kto wie, jaki to system operacyjny? Amidos. Blisko, blisko, Amidos blisko. Workbench. Nie, nie, Workbench, nie, Workbench był trochę bardziej kolorowy. Pajku? Nie, to jest... Jeszcze bardziej do tyłu. To jest zrzut ekranowy z Atari TOS. Jeszcze z Atari, z takiego bardzo, bardzo starego komputera, którego część z Was może w ogóle nie znać. Dlaczego go tutaj pokazuję? Dlatego, że no, jeśli mamy tu paru dinozaurów informatyki na sali, którzy jeszcze to pamiętają, to prosta rzecz. Co taki dinozaur informatyki, który wie, co to Atari TOS, który zna tego rodzaju systemy, ale może nie korzysta z Facebooka, może nie wie, co to najnowszy jakiś Android na telefonie, ja nie wiem, bo nie używam. Co taki człowiek może robić? Otóż bardzo prosta rzecz, może zostać wolontariuszem. Zresztą młodsi również. Tutaj za wiedzą bądź nie wiedzą Ryśka Woźniaka, który jest koordynatorem całej akcji WIO w szkole, zamieściłem jego zdjęcie. Moje zdjęcie też jest, tak to ja. Lubię statki, poza tym, że lubię jeszcze komputery i Linuxa. Jesteśmy wolontariuszami. Jest nas jeszcze więcej, no ale niestety było zbyt krótko czasu, żeby pytać się ludzi, czy można ich zdjęcie umieszczać. Ryśkowi po prostu oznajmiłem, że będzie oglądany przez innych, będzie w sieci. I oczywiście jesteśmy otwarci na nowych
ludzi, na nowe osoby, szukamy nowych osób do tego projektu, żeby kto chce, kto czuje się na siłach, nas wspomóc i tym samym wspomóc społeczność i wspomóc w ogóle propagowanie tego systemu wolnego, otwartego oprogramowania, żeby się dołączył. Tutaj co może robić wolontariusz? Wolontariusz może wiele. Przede wszystkim kogo szukamy? Szukamy ludzi, którzy chcieliby opowiadać o wolnym, otwartym oprogramowaniu w szkołach w swoim regionie zamieszkania. Przygotowaliśmy specjalną prezentację z uwagami, włącznie z przykładowymi prezentacjami, które są dostępne na Vimeo. I każdy, kto by chciał, może podpisać umowę wolontariacką. To niestety jest rzecz, która być musi. Znaczy trzeba podpisać umowę, aby prowadzić te prezentacje. Ale wówczas otrzyma od nas komplet materiałów, otrzyma wsparcie w plecy od fundacji, czyli specjalne certyfikaty dla szkół, specjalne certyfikaty dla prowadzącego, żeby mógł sobie powiesić na ścianie i pochwalić się swoim znajomym, że on tam był i on to prowadził. Także to może wolontariusz. Wolontariusz również może uzyskać adres w domenie fwio.pl mailowy, co myślę, że jest pewnego rodzaju nobilitacją, może się nim przedstawiać w kontaktach z różnymi innymi ludźmi. Ale bycie wolontariuszem to również obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest obowiązek co pewien czas, bo różnie to bywa, uczestniczenia w spotkaniach. Spotkania odbywają się na IRC-u, więc myślę, że wiele osób ma szansę w nich uczestniczyć. Na żywo w realu spotykamy się jak się uda. Czasami bardziej rzadziej niż częściej. Poza tym, oprócz tego, że można być wolontariuszem, można również po prostu pomagać. W tej chwili pracujemy nad kilkoma projektami, gdzie potrzebujemy ludzi do pomocy, którzy mogą coś dla nas zrobić, niekoniecznie podpisując umowę. No wystarczy, że nie wiem, zrobią jakąś grafikę, dadzą to nam, czy wymyślą hasło reklamowe, napiszą jakiś tekst na stronę, opiszą coś, zrobią parę fotek, zrzutów ekranowych. Naprawdę można wiele, bez żadnych zobowiązań. A tutaj bliżej o tych projektach. Pio w szkole, prezentacje dla szkół. Jest sobie taka stronka, no niestety cały zrzut jest dosyć bardzo pionowo, więc rewelacyjnie może nie wygląda, ale zapraszam na wiowszkole.org. Tam zobaczycie nasze dzieło, czyli to, co my robimy. Są tam linki do prezentacji, są linki do wykonanych już kiedyś prezentacji, do pierwszej edycji starszej, opisy. Tutaj właśnie potrzebujemy ludzi do tego, żeby chcieli coś pisać. Na przykład chcieli napisać, jak być może u nich w ich szkole, jeżeli jest to uczeń, bądź nauczyciel, bądź znajomy nauczyciela, jak wykorzystuje się oprogramowanie. Być może ktoś pokaże tą stronę jakiemuś nauczycielowi, powie, słuchaj chłopie, tutaj jest taki projekt, może chciałbyś, żeby oni przyjechali do was do szkoły, albo ja przyjdę, ja to nie ja, tylko ten wolontariusz, czy ktoś chętny i opowiem. To są takie rzeczy, które można robić. Robimy, staramy się, prosimy was, żebyście też zainteresowali się tym. Ja osobiście przeprowadziłem kilka prezentacji w tym roku. Staram się je nagrywać, umieszczać w sieci na licencji Creative Commons oczywiście do wykorzystania. Każdy może sobie obejrzeć i zobaczyć, że to nie jest trudne. Czasami bywa naprawdę przyjemne, zapewniam was. Przy okazji tego projektu Bio w Szkole wymyśliłem sobie któregoś dnia coś takiego, że przygotujemy dystrybucję Linuxa specjalną dla uczniów. Taką, żeby uczeń mógł sobie włożyć, uruchomić komputer i nie miał tych problemów, że tak, ojejku, X jest po lewej stronie, a normalnie, w cudzysłowie, czyli zawsze, jest po prawej. Że nie mogę odtworzyć MP3, bo brakuje kodeków, że nie mogę czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób powstał pomysł, który nazywa się SRU. SRU, uwaga, to skrót od Szkolny Remix Ubuntu. Żeby nie pomylić z czymś innym, proszę. Oparliśmy to o Ubuntu, wersję LTS, Long Term Support, aby mieć jak najdłuższe wsparcie pakietów. Doszedłem do wniosku razem z kolegą Ryśkiem, że no to będzie najlepsze, po prostu najbezpieczniejsze, najstabilniejsze. Nazwa Ubuntu jest dosyć znana już w tej chwili.
więc może nie być takiego problemu mentalnego, że ojejku, a co to jest Arch Linux? Przecież nikt tego nie zna, a to może jakieś są znaczki i tak dalej. Nie, Ubuntu jest już w miarę znane. Ubuntu Through Server to jest taka dystrybucja zamiennik dla SBS-a. Pomyśleliśmy sobie, żeby spróbować najpierw wejść do szkół w ten sposób, żeby dać coś, czym nauczyciel może zamienić sobie Small Business Server Windows, bo wiem z doświadczenia, z rozmowami z różnymi nauczycielami na forach internetowych, że bywa z tym problem. To znaczy, no, potrafi się wyłożyć w najmniej oczekiwanym momencie. Oczywiście przywrócenie SBS-a to jest parę dni ciężkiej pracy. Kilka niecenzuralnych słów co minutę wypowiedzianych przez nauczyciela przy tej pracy. Także pomyśleliśmy sobie, dobra, zrobimy coś takiego. Do tego doszedł pomysł, żeby jeszcze dziennik elektroniczny spróbować zamienić, bo nie wiem, czy znacie realia polskiej szkoły, ale jest sobie coś takiego jak Librus. Kto zna Librusa? Brawo, brawo, brawo. Dwie nagrody. Ja też znam Librusa, bo oglądam oceny mojego dziecka. Powiem tak, no to nie jest wolne otwarte oprogramowanie. Żeby nauczyciel mógł wprowadzać dane do Librusa, musi mieć Windowsa. Nie wiem dlaczego, no tak sobie wymyślili. Więc my wymyśliliśmy coś innego. Wymyśliliśmy, że zrobimy coś, co będzie funkcjonalnie podobne jak Librus, ale będzie otwarte. W tej chwili testujemy dodatek do Yomli, który spełnia funkcję dziennika elektronicznego w moim zdaniem 99,9%. Brakuje mu tam dwóch elementów, które są niezbędne, aby móc go uznać za zamiennik zwykłego dziennika papierowego, ale doświadczenie wskazuje, że tak naprawdę w szkołach tego dziennika papierowego i tak się używa, i tak się używa. Więc ten dziennik elektroniczny nie musi mieć tych dwóch elementów, to jest bodajże wprowadzanie tematów lekcji, coś tam jeszcze, coś co tak naprawdę rodzicom do tego, żeby wiedzieć, czy dziecko było w szkole i jak on się uczy, to nie jest do szczęścia potrzebne. Bo nie wiem, czy ktoś patrzy na to, jakie tematy lekcji miał jego syn czy córka. Ja bardzo rzadko, naprawdę. Jak tylko trzeba przygotować syna do jakiejś ciężkiej klasówki, to wtedy mówię, pokaż co tam miałeś na lekcję. Tak niepotrzebne. Także wymyśliliśmy sobie coś takiego. W tej chwili mogę jeszcze powiedzieć, że jest taki chłopak, objawił nam się w sieci, który próbuje stworzyć również funkcjonalność dziennika elektronicznego. Jeszcze nie przyglądałem się dokładnie temu projektowi, ponieważ chłopak objawił nam się z tydzień temu, po prostu nie miałem czasu. Ale wygląda ciekawie ten projekt. Być może zastąpimy ten komponent Yomli tamtym jego projektem. Oczywiście tutaj od razu jest ta moja uwaga, którą będę powtarzał za każdym slajdem tej prezentacji. Szukamy ludzi, którzy chcieliby się włączyć. Jeśli nie znacie Yomli, nie potraficie w niej kodować, ja nie potrafię, może chociaż chcecie potestować. Będzie gdzieś gotowe coś, sprawdzicie, zobaczycie, dacie swoje uwagi. Zawsze jak kilka osób patrzy na coś, to jest zupełnie lepiej niż ktoś jeden czy dwie osoby. No po prostu tak jest. Także zapraszam tutaj do tej formy pomocy. Nie trzeba być wolontariuszem. Wystarczy wejść na Iwca, na nasz kanał, na końcu powiem, jaki on jest. Wystarczy do nas napisać, jakoś się z nami skontaktować i utrzymywać kontakt i pomagać. Kolejna rzecz, Through Desktop. To jest już to, co ma być dla ucznia. Tutaj z kolei stawiamy na to, żeby były aplikacje, środowisko nauczania i żeby uruchamianie z USB spokojnie działało. To jest taki pomysł, który jest tam kolejnym krokiem. Jak już uda nam się wejść do szkół kiedyś, mam nadzieję, że szybko, i wymienić tego SBS-a na coś, co będzie dawało katalogi na Sambie użytkownikom, to wymienimy jeszcze te Windowsy na desktopach na Linuxy i wtedy całkowicie przejdziemy na Linuxy w szkołach i będziemy uczyć o wolnym, otwartym oprogramowaniu i nie będzie hegemonii Microsoftu. Tak jest, tak. Mamy nadzieję, że jej nie będzie w końcu. Tutaj znowu poszukujemy ludzi, którzy chcieliby się włączyć. Through Desktop, jak tylko będzie całkowicie gotowe, a nawet jak nie będzie całkowicie gotowe, to będą dostępne pliki ISO, które każdy będzie mógł sobie pobrać, wypalić na płytę, uruchomić, przetestować. Nie jesteśmy wszechwiedzący, na pewno gdzieś popełnimy błędy. Szukamy kogoś, kto będzie nam te błędy wytykał, pokazywał, słuchajcie, tu jest niedoróbka, tam trzeba by zmienić, a moje dziecko to powiedziało, że w ogóle to może mogło być inaczej, a mnie to się wydaje, że to też mogło być inaczej. Każdy pomysł jest cenny.
Zapraszam, naprawdę jeszcze raz zapraszam. Kolejny projekt Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, o którym chciałbym Wam powiedzieć. To jest to, co ujrzało światło dzienne niedawno, czyli strategię wolnych i otwartych implementacji. To jest pod auspicjami Unii Europejskiej, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności. Różne papiery i różne nasze zarządzenia państwowe mówią, że jeżeli mówimy o tym projekcie, to należy to umieszczać, żeby każdy widział, że to Unia Europejska daje na to pieniądze, żeby każdy wiedział, że nasze podatki pośrednio idą tutaj na zbożny cel, bo z naszych podatków płacone są składki do Unii, a Unia w ten sposób oddaje nam. Okej, powiedziałem, co powinienem powiedzieć. Teraz bliżej. Realizowane w oparciu o kapitał ludzki było podział projektu na PG i PG, czyli szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie 210 szkół, 5000 uczniów, 210 prezentacji do przeprowadzenia w ciągu najbliższych 3 lat. Całkiem spory kawałek roboty. Generalnie wygląda to tak. Mamy grono ekspertów, które owo grono przygotowało materiały do nauczania. Projekt ten i grono ekspertów stworzyli kompletny zestaw lekcji do nauczania w szkołach gimnazjalnych i w szkołach ponadgimnazjalnych. Zaczynamy tutaj od prostych rzeczy, jak proste projekty, takie, które można wyklikać w jakichś środowiskach, poprzez programowanie w Pythonie, skończywszy na programowaniu płytek drukowanych, obwodów elektronicznych i programowaniu robotów sterujących. Wszystko na platformach wolnych i otwartych. Czyli nigdzie, w żadnym elemencie nie używamy czegokolwiek, co byłoby, broń Panie Boże, produkcji Microsoftu, a nawet jeśli nie ich produkcji, to żeby choćby było zamknięte. Nie. Wszystko, co tutaj jest tworzone w oparciu o wolne, otwarte oprogramowanie. Czyli jeśli programowanie na przykład Python, na przykład Lazarus, Free Pascal, na przykład, nie wiem, C, coś, co musi być wolne, otwarte, źródła muszą być dostępne. 210 prezentacji jest przeznaczone na szkoły podstawowe. Tutaj z kolei wraca ten pomysł, który realizujemy w WIO w szkole. Będzie przygotowana, bo niestety jeszcze jej nie ma konkretnie, ale w ciągu najbliższych tygodni będzie przygotowana prezentacja dla szkół podstawowych i w szkołach podstawowych, zaraz. W szkołach podstawowych chcemy przeprowadzać prezentacje, które zachęcą uczniów tych szkół podstawowych do tego, że słuchajcie, jak pójdziecie do gimnazjum, to tam w gimnazjum jest szansa, że zobaczycie takie różne rzeczy, które są wolne, otwarte i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie o tym, to jest fajne, to może być fun, przy okazji może być bardzo ciekawe, może Wam wiele dać. Przypomnijcie o tym nauczycielom w gimnazjum. Słucham pytania. Czy ten projekt już działa w szkołach, czy dopiero wchodzi? Dopiero wchodzi, dopiero wejdzie. Tak naprawdę. Starajcie, bo MS nie śpi i też wchodzą ze szkołą nowych technologii. Tak, wiemy. Wiemy, rozumiemy, staramy się przeciwdziałać. Mamy nadzieję, że powiem tak, przewrotnie. Chciałem taką akcję na ubuntu.pl rozpuścić na forum, ale jakoś się nie udało. Pomyślmy, co by było, gdyby każdy z ludzi w Polsce, kto używa wolnego, otwartego oprogramowania, dał nie więcej niż 3 zł na wspólny cel. Ile można byłoby zebrać pieniędzy i osiągnąć? No może nie dysponowalibyśmy budżetem Microsoftu, ale na pewno byłyby to jakieś środki, które można byłoby przeznaczyć na przykład na promocję dla szkół. Dobra, nie każdy chce dać pieniądze, ja to rozumiem. Teraz niech każdy pomyśli, co by było, gdyby każdy z używającego wolnego, otwartego oprogramowania przeznaczył 1 godzinę w miesiącu swojego czasu na to, żeby a. potestować coś, b. napisać kawałek tekstu, choćby 3 zdania na forum jakimś, opisujące coś, c. może poszedł do nauczyciela swojego informatyki i powiedział, słuchaj chłopie, wiesz, że jest taka stronka wio.szkole.org, może warto byłoby się tam do nich przejść, pogadać, zagadać, może coś pokazali. Jaki skutek mogłaby odnieść tak zmasowana akcja? Myślę, że lepszy niż Microsoft ze swoim udziałem w mrozach, w różnych spotkaniach nauczycieli, w dawaniu giftów itd., itd. Tutaj społeczność wolnego, otwartego oprogramowania ma jedną
bardzo dużą przewagę nad Microsoftem. Ilość ludzi rozsianych po całej Polsce. Problem polega tylko na tym, żeby jakoś dźgnąć w plecy i powiedzieć: słuchaj chłopie, rusz swoje szanowne cztery litery jednego dnia z miasta A do miasta B, pojedź tam, stań przed tą resztą i powiedz im. Tak? To takie trudne? Nie. Zapraszamy, zachęcamy, prosimy. Może nie na kolanach, okej? Okay? Ale prosimy was, pomyślcie, co by było, gdybyście poświęcili tą garstkę swojego wolnego czasu. Ja na przykład dzisiaj wykroiłem od godziny 15, jak wsiadłem w pociąg, już jest raz, dwa, trzy godziny, jeszcze z godzinka. Okej, okay, poświęcam to na to, żeby tę ideę wolnego, otwartego oprogramowania przenieść na grunt tutaj bardzo podatny, bo używacie tego przecież tutaj, więc raczej spotykacie się z tym, ale może gdzieś dalej pchnąć to do szkół. Zespół ekspertów i implementację szkoleń to jest właśnie to, co będzie w tych szkołach ponadgimnazjalnych i w gimnazjalnych, czyli już te konkretne, konkretne lekcje. SRU desktop dla ucznia. Tutaj jest to wrzut ekranowy z prezentacji, która jest przygotowana właśnie na WIO w szkole, żeby pokazać, że Linux to może być normalny system, że to jest normalna gra, że jakiś tam program do nagrywania, wypalania płytek. Nie jest to to, czym będzie konkretnie SRU desktop dla ucznia, ponieważ tam na przykład wymaganiem jest to, aby tapeta zawierała owo logo kapitał ludzki, no i żeby była w ogóle jakoś powiązana ze szkołą. Nie mamy tej tapety. Poszukujemy usilnie kogoś, kto zechciałby poświęcić swoją godzinę w miesiącu i wykombinować dla nas fajną tapetę, która by się tyczyła szkoły, która byłaby dobra dla ucznia. I żeby nie była taka jak Edubuntu. A jutro będzie. Okej, okay, niech będzie za tydzień. Tak? Deadline oddania SRU desktop mamy w okolicach końcówki lipca. Może być za tydzień. Będzie super. Bo nie mamy. Natomiast chcemy to zrobić tak, żeby były wszystkie najnowsze aplikacje. Już LibreOffice zamiast OpenOffice'a standardowego, który jest w Ubuntu. Żeby był GIMP, Inkscape, aplikacje edukacyjne, wybieramy, szukamy, doładujemy tam. Kompilatory wolnego, otwartego oprogramowania, właśnie Lazarus czy Python, te rzeczy, które będą przedmiotem nauczania w szkole, my chcemy zawrzeć na tej dystrybucji, żeby ktoś, czyli uczeń, jak sobie rzuci tę płytkę czy tego USB, uruchomi komputer, nie miał problemów. Boże, jak uruchomić Lazarusa? Co to jest w ogóle? Ma ikonkę na pulpicie, klika, uruchamia, dostaje środowisko programistyczne. Do tego chcemy zrobić jedną rzecz. Wsparcie dla środowiska chmury, czyli z angielskiego cloud, tak? Bardzo teraz termin popularny. Chcemy zrobić to, co robi Microsoft dla szkół. Tutaj potrzebujemy bardzo dużego wsparcia ze strony ludzi, to znaczy po pierwsze, musimy wyszukać coś, co da nam możliwość zbudowania środowiska chmury na serwerze, tak? A ten remix Ubuntu to jest oparte na Unity, czy to się używa GNOME, czy coś takiego? Nie, GNOME. Jest oparte na Ubuntu 10.04 LTS, będzie GNOME. Broń Panie Boże, nie będzie Unity. Tak długo jak ja żyję. Chyba że Unity zrobi coś, co mnie do niego przekona. Jak na razie zrobiło to, że wydało 11.04 i mnie skutecznie przekonało, że należy trzymać się LTS-a. Tak długo jak LTS będzie jeszcze z GNOME'em normalny. Wracając do naszej chmury. Poszukujemy takiego rozwiązania. Dysponujemy serwerem. Fundacja dysponuje serwerem, sprzętem, to jest zagwarantowane. Brakuje nam rozwiązania takiego, żeby to zrobić. Brakuje nam testerów, ludzi, ktoś, kto powie, rzuci, słuchajcie, znam taki projekt open source'owy, jest, można go wykorzystać, zrobić z niego funkcjonalność chmury i wtedy chcemy to zrobić tak, aby dzieci, uczniowie, którzy pracują na tym SRU desktop, mogli w tej chmurze swoje dane zapisywać, ewentualnie żebyśmy być może mogli im udostępniać konta w tej chmurze pocztowe, no, zrobić przeciwwagę dla znanej, wiadomej firmy, która dysponuje wielomiliardowym w złotówkach budżetem na to, a my dysponujemy tylko tym, co nasze ręce wykonają, tak? Co nasza głowa zrobi, wymyśli, co ręce wystukają na klawiaturze. Dlatego też chcemy rozpropagować maksymalnie, jak się da, tę ideę i to, żeby znaleźć ludzi do tego. Na koniec powiem raz jeszcze dobitnie.
zachęcamy Was do włączania się, do przekonywania innych do naszych idei, do naszego projektu, do rozpowszechniania naszego projektu, oczywiście na licencji Creative Commons. Czyli tą prezentację ja umieszczę na wio.szkole.org, jak tylko znajdę chwilę wolnego. Nie wiem, może będzie to jeszcze dzisiaj. Kto będzie chciał, niech ją pobierze, niech z tym idzie dalej między ludzi. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do kontaktu i tak jak powiedziałem, IRC wio w szkole na Freenode'zie to jest to miejsce, gdzie można nas zawsze złapać. Słucham. Ja mam takie pytanie.